Siema, z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj dostaliśmy informację na temat dodatku Heart of Russia i garść materiałów w najnowszym poście na blogu. A temat dotyczy miasta Riazań, który według informacji od SC Software jest trzecim największym miastem w Rosji Centralnej po Moskwie i mieście Jarosław. Więc to miasto również musiało pojawić się w dodatku Heart of Russia, no i pewnie będzie bardzo ważnym punktem, ze względu, że spotkamy tam różnego rodzaju branże i dużą ilość firm, z których oczywiście skorzystamy, podróżując po tej Rosji, zabierając różnego rodzaju ładunki i oczywiście zwiedzając wszystkie miasta. Co miasto, jak SC Software zaznaczyło w swoim poście, nie słynie może z wielkich tutaj zabytków, jakichś wspaniałych obiektów, chociaż znajdą się co niektóre ciekawe miejsca, to najważniejsze będą tutaj oczywiście wcześniej wspomniane branże. Znajdziemy tutaj różnego rodzaju rafinerie i magazyny, tartaki, salony samochodowe, centra handlowe czy inne jakieś kompleksy, w tym oczywiście wiele unikatowych budynków, które zostały odwzorowane na podstawie tych rzeczywistości. Jeśli chodzi jeszcze o jakieś ciekawostki na temat tego miasta, no to z rosyjskiej Wikipedii dowiemy się, że populacja wynosi 534 801 osób, dane z 2021 roku. Gęstość wynosi 2406 osób na kilometr kwadratowy, a sama aglomeracja liczy około 700 tysięcy osób, to są dane z 2013 roku. Narodowość to większość Rosjanie, 95%, natomiast miasto zostało założone pod koniec XI wieku. Znajduje się na południowy wschód od Moskwy. A z ciekawostek dodam, że jedno z miast partnerskich, miast bliźniaczych, to polskie miasto Ostrów Mazowiecka. Mam jeszcze do Was pewne pytanie, bo mogliście pewnie zauważyć, że w tym filmie wykorzystałem film od SC Software, który pojawia się na ich social mediach typu Facebook czy Twitter i dodałem kilka zdjęć po zakończeniu tego filmu. Dajcie znać, czy wolicie właśnie taki schemat z wykorzystaniem tego filmu, ewentualnie jak trzeba, to doda się te kilka zdjęć z bloga, czy jednak wolicie ten stary schemat, który był do tej pory, czyli użycie tych wszystkich zdjęć na filmie i robienia takich pokazów slajdów, czy jednak wolicie z tym filmem. W opisie znajdziecie link do ankiety, no oczywiście w zależności od wyników i od tego, czy będą oczywiście te filmy, czy nie, czy jak to będzie wyglądać, takie będą tworzone materiały. Zaznaczam, że te filmy nie zawsze się pojawiają, a jak się pojawiają, to bywa, że czasami pojawiają się nawet kilka godzin po opublikowaniu mojego materiału, także nie zawsze jestem w stanie je dodać, no ale chcę się dowiedzieć, jak uważacie, czy wolicie z filmem, czy jednak wystarczą tylko zdjęcia. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.